Jaworznicką tradycją stał się już jarmark bożonarodzeniowy organizowany na rynku. W tym roku impreza będzie trwała 5 dni, między 17 a 21 grudnia. Pierwszy dzień, 17 grudnia, jest zarezerwowany tak samo jak w ubiegłych latach dla szkół, stowarzyszeń, różnego rodzaju jednostek, organizacji pozarządowych, które będą sobie tam sprzedawały własne wyroby handmade i tego typu artykuły związane ze świętami, różnego rodzaju stroiki, ozdoby świąteczne. W pozostałe dni teren rynku będzie do wynajęcia pod działalność prywatną. Od 18 do 21 są to osoby prywatne i przedsiębiorcy. Na chwilę obecną wiem, że wszystkie stanowiska na te pozostałe dni, czyli od 18 do 21 są już zarezerwowane i najęte. W tym momencie trwa podpisywanie umów z najemcami. Jak co roku w tygodniu poprzedzającym święta Bożego Narodzenia, płyta rynku zapełni się stoiskami z tradycyjnymi stroikami, ozdobami choinkowymi i wypiekami przygotowanymi przez stowarzyszenia, placówki oświatowo-wychowawcze oraz inne instytucje. Ta część tegorocznego jarmarku odbędzie się 17 grudnia między godziną 13 a 18. Stowarzyszenia i szkoły zainteresowane udziałem w tegorocznym jarmarku powinny zgłosić się do Miejskiego Centrum Kultury i Sportu. Serdecznie zapraszam wszystkich jaworznian. Jarmark to doskonała okazja do zakupów świątecznych ozdób i jest to też świetny czas, kiedy można wprowadzić się w taki świąteczny nastrój, więc mam nadzieję, że jaworznianie, podobnie jak w ubiegłych latach, będą chętnie odwiedzali jarmark. Dodatkowo zostanie wyznaczone miejsce handlowe pod sprzedaż choinek. Serdecznie zapraszamy.